Jest nie, zrobimy po mojemu. Nie, proszę. Jest... A nie myślałeś, żeby w filmie jakimś zagrać? Chciałbym, a co? Cześć, wyglecie Ekipa WK z tej strony i dzisiaj obejrzymy sobie kanał Dzikshot. Jest to kanał, który jest tworzony przez chłopaków, którzy mają z tego kanału przychody z reklam. Tak to działa, nie? I on jest tak jakby nasz, ale oni sobie shotują. Zatrudniliśmy chłopaków, można powiedzieć. Ja jestem fanem. Mogę powiedzieć, że jestem fanem kanału, ale na szczęście nie oglądam na bieżąco. Bo rzadko mi się zdarza. Nie no, zjeb, kurwa. Totalny zjeb, kurwa, no nagrywamy. Przepraszam, no. Zależy mi bardzo. No ale kurwa, no. Ale przepraszam wszystkich widzów, za brak szacunku już to się nie powtórzy. Dobra, no przepraszam. I co? W każdym razie jestem fanem ich shotów, bo myślę, że robią bardzo dobrze, ale nie oglądałem wszystkich na szczęście, więc myślę, że dzisiaj dużo nowości będzie dla mnie. Nie wiem jak u was. Ja tak z 50% oglądałem. No i rewelacja. Mi się podobają miniatury. Tak, miniatury to jest w ogóle osobna rzecz. To jedziemy. No i co, miniaturki, biegaszek koterski, no zobaczmy, co? Tak, poczekaj. A wybieraj. Chciałem miniatury zobaczyć, no kurwa trzeba je docenić. Przejrzyjmy najpierw. Patrz, nie odpowiedziałaś. Zupełnie nowa istota. No. A to zaraz podoceniamy przed obejrzeniem każdego. Ale nie, właśnie, bo ja to puszczę jako playlistę. A, rozumiesz? Dobra. Playlistę? No. Że każde? No. Dawaj tak wybiórczo. Dawaj to. A nie wszystkie po kolei? Takie będziemy wybierać, dawaj. Ale ja bym robił tak, że jak nie siądzie, to zmieniamy. No. A wszystkie po kolei. Co jest? To wasze, insiderskie będzie. Kurwa, nie każdego. Koterski w tym filmie. Może już parę. Chodź. A, żeś kurwa zjebał! Spierdalaj! Wodyga, nie? Palce pięta. Podaj, sam sobie kurwa. Najpierw palce, potem pięta. A, rzeczywiście. No, ten robot. Patrz! Co? Będzie pokazane dobrze. A to jest oryginał? Jak tak. Tak biegnie ten robot, kurwa. Ej, jak ci z Massive Dynamic te roboty. Z jakiego to jest filmu, co koterski biegnie z podróżą? Humanoidalne roboty robią takie, one tak biegają. Co to jest za film? Nie pamiętam jak się ten film nazywa. Dzień Świra. Tu to będzie jakaś długa. Największa premiera, ale bardzo fajny film, bo pamiętamy, super, to jest najważniejszy dzień. Widzi, ale bo patrz, już ci tłumaczę dlaczego playlista nie będzie optymalna. Mega zabawny, nie będzie mega zabawne, ale dla ciebie, bo to też jeszcze twoje przemówienie jest. Ale playlista nie będzie optymalna, bo nie widzimy miniatury, a tak trzeba, ja wiedziałem o tym. Ale to puśnie na full screen. Nie, zrobimy po mojemu. Nie, proszę. Nie, Boże, proszę, nie. Po prostu nie full screen, proszę. Jedziemy, kurwa, tak. Paweł będzie skakał. Dwa dni temu. Boomer nie chce kliknąć, nie wierzę. Ja oglądam to. Leci do 2000 owca, bardzo szybko. Bardzo nie pamiętam co tu się stanie. No na dupę spadłeś. Tak. Myślę, że na miejscu to było śmieszniejsze, wiesz? Tak, tak, ja to rozbawię mój śmiech ogólnie. Mogliście na przykład usłyszeć jak ta dupa mi spada, nie? A na kamerze aż tak nie ma. Tak. Było tam uderzenie, nie? Po prostu duże, tak wiesz, ale na kość kurwa. Mocno. No, to nie było takie niewinne. Ogólnie jakbyś na bombę do basenu leciał, taka motoryka. Bez niej nic nie ma, młodzieńcza naiwność, no. To jak my to oglądamy? Do zakrzewa mówiliśmy młodzieńcza naiwność teraz. No i... Dobra seria moim zdaniem. Champions. 2K14? 13? I te rączki kurwa. Nie no cyrk. Robur starał się naprawdę zrobić z ciebie kulturystę w tym powtórzeniu, widać. Że on chciał, żeby ci poszło, nie? Tak, no co, ale taka jest prawda. To przenosisz na inny filar. Ta śmiałość pozwala ci spróbować czegokolwiek. Z pozoru nie masz szans w tej rzeczy, ale próbujesz tą śmiałością 3, 2, i przy 1, odrobinie... się kolejny film, jak nie klikniesz. I przy odrobinie szczęścia może coś zaskoczy, tak. Bo spróbowałeś, a tak byś nie czasem spróbował. Coś wygląda na takie trudne, że się nie uda na pewno, nie? A jednak czasem się udaje. No, Kubuś Play. Czy my coś z Kubusiem, tak? Zesz Maciej i Kubusia, tak? Tak. Ale chujowi... Tak zeszmacili Kubusia? Jakoś tak powiedziałeś. Biedny Kubuś. Nie wiem. Ja piszę, że to smakuje gówno jebane. Bo nie wiem, co to jest. Kontekst ananasowy? Co? Gówno jebane. Nie wiem, co to jest. Starczyn pomarańcz. Nie. To nikt nie miał racji. Kokos? To jest kwas chlebowy. Gówno jebane. Powinien dostać punkt. To jest gówno jebane. Tak, tak. Ty, no, jak z tego Kubuś wyszedł? Kolejny słodkie to było dla mnie. Ty, serio nie byłem daleko od prawdy, nie? Ja się pomyliłem, ale i tak nikt z was nie trafił. No i zajebiście, co to było? Kubuś Play. To jest... Ta mina, kurwa. Poczekaj, kurwa. Ale mam ryj mały, co? No. To zawsze była jebana. Tylko banan, coś tam, coś tam. Ej, ale zobaczcie jaki jest... Ej, nie masz płaci twarzy. Ty powiedziałeś kwas chlebowy. Ja nie piłem nigdy kwasu chlebowego i ja myślałem, że to jest kwas chlebowy. Widzisz problem z tym? Ja widzę duży problem. Widzimy, no. Czekaj, czekaj. Nigdy w życiu nie próbowałeś kwasu chlebowego? Nie. Masz 30 lat, nie wiesz nadal jak smakuje? Nie. To jest dobre. Raczej nie. Ale pamiętam, że właśnie jak TikToka odświeżałem, to dużo było trendu z tym, tak zeszmacili Kubusia. Wiem, w wiadomościach mówię. Ale możemy przeczytać komenty, zobacz. Problem jest największy z tym, że kwas chlebowy jest zajebisty, ale trzeba wiedzieć co kupić i gdzie, bo te w plastikowych butelkach to jest jakaś tragedia. Polecam restaurację Babuszka, gdzie leją wam kwas z beczki albo kwas rycerski, który czasami jest w Carrefourze. No i oczywiście musi być bardzo mocno schłodzony. Jak widzę te okrągłe butelki na półkach gdzieś na wsi, gdzie to stoi w 30 stopniach, to też mi się chce żegnać. No, podejrzenie, że inny kwas Radek próbował. No? Do tej wypowiedzi. O, tu jakie śmieszne. Starzy na wakacjach. To jest short. Tu mnie dojeżdża alergia już. Jak Budda, co? Trochę tak. Zajebiste. Kamila Budda? Chodzicie? Nie. Bóg Budda. Stary będzie jeszcze tam z tyłu? Nie. Stary pływa, ale nie będzie załapało go. No. Po, WF-ista wyszedł z sali. To pamiętam. Ale głupie. Masaker jest tak dobry, że sam się wyjebał. Widzisz, że nie wyjebałeś jak wstawałeś, pizdo. Weź stać. Chodź. Patrz, my lecimy. Kamera zniknie, no. I ja leżę. A to ten i mnie nagle saker. A to ten siur mnie kopnął, kurwa. Czaję, że taki dobry chłopak. I piłeczkę proszę odłożyć. Czaję. Panie Andrzeju, oni rzucają. Pamiętam SOPO 2013. Spaliśmy. Chcesz zrobić łóżko. Selfie z ziomkiem, no? Nie mogę, jak jesteśmy w jednym kadrze. Co słyszysz tego? Zaś ci powiem. Nawet filtrów nie było. Kurwa, tajemnicę wielkie łączy. I zaś ci powiem. Nie wiem, jak to się nazywa. Ja jak zwykle cię poprawiam, kurwa. Ta. Patrz. No dawaj. To były te czasy. Dlaczego to jest śmieszne? No bo patrz, bo to były te czasy, gdzie jeszcze jak leżałeś z ziomkiem na jednym łóżku, to byłeś pedał, no. A teraz nie możesz... Teraz to by nie było śmieszne, teraz to było już... normalne. Tak. Tematycznie Ekipa WK coming out. Kolejny film masz. Ja chyba bym teraz zaruchał Robura, bo kurwa jest najmniej obleśny z nas. W sensie jest BF-a ma najniżej. Ja daję owce, bo jak już tak zwana flaga na twarz za ojczyznę, no to on ma najbardziej kobiece kształt. Ale tego nie daję pod uwagę. Oczywiście, chociaż dupę ma taką owce. No to pamiętam ten odcinek. Byliśmy na masie wszyscy. To kurwa, a Robur co dał? Chyba mnie. Ale nie, ale dobrze to pokazuje, co? Że się jednak czasy zmieniły i właśnie dzisiaj już to mówiłem. My dla aktualnego 15-latka, jeżeli masz 15 lat, to my dla ciebie jesteśmy przez całe twoje życie, bo my już byliśmy w internecie, jak ty miałeś 5 lat, czyli już formowała ci się dopiero jako taka... Fałdy mózgowe. Tak, świadomość. Tak naprawdę więc... dla 18-latka jego internetowe życie całe jesteś. No właśnie, nawet już 18-latka, więc to jest ciekawe, jak się zatrzymamy i o tym pomyślimy, to pomimo tego, że dla nas te 10 lat ostatnie i tak nadal czujemy, że my dopiero coś zaczynamy robić, to dla innych jest to takie, jak my byśmy byli od zawsze, nie? Ja spotkałem 16-letniego widza i mówił właśnie, że ogląda nas od 3-4 lat, bo wcześniej był za młody. No właśnie, pierwsza randka. Zdaniem jesteś frajerem. A moim zdaniem jesteś uroczą osobą. Uroczym małym człowiekiem. O dużym sercu. Czekaj, i być może dużym chuju. Nie, bo Rafał nagrywa już. A nagrywasz Rafał? Tak. A wiesz co, ja się nie wstydzę swoich uczuć. I teraz zobacz, ale zobacz, patrz jak nas propaganda Netflixowa zmieniła. To był rok 2020, prawdopodobnie jakoś te czasy wczesnej pandemii i zobacz to, i mamy to, a przed chwilą mieliśmy to. Jesteśmy w jednym kadrze. Patrz, taki progres zrobiliśmy. Że jesteś obok kolegi w ogóle w łóżku. No. A tutaj otwarcie chwalisz moje przyrodzenie. Na wpierdalaniu. Kilka lat różnicy, 7 lat. No. Ja myślę, że tu mogła być ogólnie beka. Czemu nam niszczysz taka już nie, ale przez to, że mówię tajemnicę Broken Mountain, to myślę, że też, ale że ogólnie beka jest, no. Wiesz. Ale wprowadzaliśmy saker swoją narrację, a ty spłaszczyłeś to po prostu do beki po jedzeniu. No sorry, w sumie. No. I teraz już nikt nie weźmie nas na poważnie. No, no to jest logiczne, no. Była matka zawsze była. Tak? Nie. Do was. Wiesz, że chyba kluczowy moment wyciszyłeś? Co? Ja nic nie zrozumiałem. Wyciszyłeś kluczowy moment. Dobra, to macie. To jest logiczne, no. Ale wasza była matka zawsze była. Tak? Nie. Tyle. Do was. Kolejne zdanie. Odbiła cię też? Dobra, takie heheszki. No śmieszne, że właśnie... Jak na tym filmie z Sopotu, nie? No, po prostu zwykła beka. Dzisiaj mnie to dziwi, że do was z szacunkiem się odnosili. Ale dobrze. Nie no dobrze, dobrze. Roastujesz minutę widza? Fajnie, miło słyszeć, a skąd dzwonicie? To jedna osoba jest. Skąd dzwonicie, towarzyszu kolega? Fajny masz śmiech. Jak ten, była taka kreskówka kiedyś i był, jak on się nazywał, w jaskini był taki gość. A kojarzysz tą kreskówkę, gdzie był taki blondyn i miał głowę jak deltoid? Co ty pierdolisz? Zaraz wam pokażę, kurwa. Nickelodeon. Świetnie, że to oglądamy, bo nikt mi nie wierzy od tamtej pory. Tam w jaskini był taki gość. Zaraz wam pokażę. Nie szemrany Ed, tylko... Ale Chrząszczący Ed. Ja wiem o czym ty już... Ja wiem, o co ci chodziło. Może w komentarzach napisać. Oglądałeś Beavis i Wadher na MTV? Beavis. Chuj tam. Patrzcie, i co, głowa jest jak deltoid, czy nie? Ja wiem o co ci chodzi. Co? Praktycznie deltoid. Poczekaj, Chrząszczący Ed jeszcze wpiszemy. Chrząszczący Ed. On był na... O tak, on był na... Hej Arnold, pamiętam, patrzcie, sezon pierwszy, epizod 12, Metro, Chrząszczący Ed. I on był kurwa na tej wyspie, w tej jaskini, pamiętam ten epizod, poczekaj. O, to była ta jaskinia chyba, w której był Chrząszczący Ed. They called him Weezin Ed. Ed got his name. Shorty się liczą? The Goat? Nie wiem. To reklama była, tak? A czemu nie od najnowszych? Tak sobie byłem ciekawy po prostu, co ma najwięcej. To pamiętam. Faza, jakie wyniki, co? Moim zdaniem nie kopnąłem w twój rower. Pamiętam, że to było po meczu Francji, gdzie Mbappé, gdzie tam nie było karnego ewidentnie, nie? Coś takiego było. Nie, to był zajebisty pomysł. No i kopię w niego rower. Kopnięcia nie było. No i tak było w tym meczu, że patrzyli na warze i widzieli, że no nie było tam faulu chyba. W sensie, tak? Wszyscy to widzieli, cały świat to wiedział i sędzia mówi ten. To poszło w chuj też. Ej, czemu wy uderzacie? Ej, poczekaj, kolego, nie pojebało ci się głowę? Że uderzasz? No. Co mi się podoba w tym, to akurat czasami tak idealnie coś wejdzie i podobało mi się podwyższenie tonu w tej wypowiedzi, że akurat tak to powiedziałem, że nagle tak podwyższyłem ten ton. I przyspieszyłeś. Jakbyś nagle od tego pojebało, podgłośnił i ktoś to pisał w komentarzu, faktycznie, no. To też poszło na TikToku i te shorty topowe na TikToku, one też idą topowo na shortach. A i nie myślałeś, żeby w filmie jakimś zagrać? Chciałbym, a co? Nadawałbyś się. Łącz tutaj, wybierz mnie. Ty, spora szyja. Ale to będzie ostatni. Nazwa to taka... może zależeć od tego, kto będzie wchodził w skład. Bo może się zdarzyć tak, że będą baby przeciwko facetom. No, to wtedy możemy tutaj. Ej, to możesz już od najnowszych, jak nie chcecie tych lecieć. Tak, no to zrobi najnowsze. Chodźcie ze mną, zróbmy. Chodź do nich? Czy co, idziemy? Fajnie. Lecimy? Lecimy już, to co? Zbieramy się, nie? No to co, lecimy? Lecimy, nie? Gdzie? No to dawajcie, za mną chodźcie. Śmieszne, po prostu śmieszne, nie? Ale no nie poszli za mną, więc nie wiem, czy to się liczyło, ale fajnie, fajnie wspominamy. Palis to zaliczył, nie? Tak, więc tak, się tak liczyło. Ten jest zajebisty, musimy obejrzeć. A no, też. Proszę. Dobra, możemy wejść, przecież spotkanie na drzwiach. Niemierny! Ej, ale co tu się dzieje? Pojebało was? Pojebało cię? Co wy odpierdalacie? Teraz jak jest ten gość na TikToku, co mówi ej młody, chłopie, no to Robur jest takim, jest tym samym typem, tylko... Co się dzieje? Pojebało was? Pojebało cię? Co wy odpierdalacie? I fajnie tu widać, że Deja jest innym typem teraz, a Benza jest tym samym. Benza się nic nie zmienił, nie? Deja stał się kalistenikiem. O nie, dobrze tak, dobrze! I trzymaj ręce! Tak jakbyś go... Co my kurwa robimy? Co my robimy? A, że kutasz, dobra. O... Ustawaj moją dłoń, mów nie! Ogólnie to może być jakiś pomnik, który jest bardzo relewantny, jeżeli chodzi o historię na przykład naszego kraju, a ja go bezczeszczę, nie? Teraz o tym się wiedział, to raczej jest poradziecki. Dobra, tutaj opamiętam ten odcinek. O Jezu, ale ty tam wyżyłowałeś. Po prostu weszło. No kurwa, ale strasznie daleko, co? No. Że nagle tyle. To pokazuje. Wygląda jak lampa jakaś, kurwa. Kurwa, ile rzucaliśmy. To podobny teraz jest z Motem odcinek, tylko Robur musiał iść, nie? Tam jeszcze tam cisnęli się chyba z 2 razy Robur był zwycięzcą tam. Tak. W końcu ty wygrałeś. A to? Czemu to ma tak mało wyświetleń? Jakim cudem? Nie wiem. W sensie nie wiem ile ma, ale po łapkach. Był upał i był pierwszy dzień ciepłych dni chyba. I wtedy to zostało wrzucone. Zobaczmy. YouTube nie docenił. Ostatni komentarz zobacz. Pierwszy znaczy. Miesiąc temu. No, w lipcu. Kurwa, nie będę tak patrzył. Nie będę tak patrzył po prostu. Kiedyś on został wrzucony. Czemu nie ma tu napisane? No, zmienili to właśnie. Kiedyś było zawsze pod filmem, nie? Właściwości dla nerdów właśnie. Poprawy. No są statystyki dla nerdów prawym klawiszem w filmie. Wojtek 20 lat, kurwa, wygląda na naszego ojca, co? No. Taki poważny, wiesz... Ułożony facet. No. Tak. Dobra, weź się nie wygłupiaj. Nie no, poważnie, chcę trafić, nie? Dobra, no lecimy dalej, bo tutaj z golfem to wszyscy znają to. Zastanawiam się właśnie. Chcę, żeby to było takie organiczne, żeby się zaśmiejesz, nie? A nie, z ruchu warkmy robimy trzecie. Kurwa, może przypomnij sobie wszystkich hejtów. Wszyscy hejci balują mnie. Złoty sobie święku. Tam poczekaj, mina twoja. Już się śmiejesz od dawna. Bro, what are you talking about, man? Dawna jest... Ale jednak nie. Kurwa, patrz. Wszystko odcięte. Kurwa, sen -1. Oko tak. Specjalnie naciągnąłeś całą twarz i tak. No. Każdy element się śmieje, ale kurwa napięty do granic. Trzyma. Poczuł jaki kurwa ten. Jak syn, jak syn. Ten materiał się nie zaśmiał. O. Czy było to możliwe? A jest chudy. No. Jak się nie zaśmiał, to teraz się zaśmieje. O! Obszt. Nie spadamy, nie spadamy, nie spadamy. Obszt, kurwa, spadamy w kół! Obszt, na samym początku! Robór nowy język, ty, obszt! Na samym początku odpadł. Obszt! Zmarnowałem bardzo dużo punktów. Obszt, stop! No, zobaczmy obszt. Spadamy, nie spadamy, nie spadamy. Obszt, kurwa, spadłem w kół! Obszt, 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 kurwa, spadłem w kół! Obszt, jak on to zrobił? Co on chciał powiedzieć, kurwa? Nie umiem sobie wyobrazić. I te brwi, zatrzymaj na chwilę. Patrz, jak on mówi literę T już, oprócz ty, to w tym momencie górne krawędzi brwi idą mu do góry. Zwróćcie na to uwagę. Bo wie, że mówi coś innego, co chciał. Brwi, patrz. Bo się już znapiął, wiesz, jak się spiął i chciał się poprawiać na spinie, nie? Zajebiste. No, zajebiste, kurwa. Kończymy. Także co, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie Dzikshota zasubskrybować. Dziękujemy chłopakom, bo mieliśmy podchody, żeby robić takie coś właśnie na YouTubie, ale nam nie szło, więc robią to chłopaki. Ale robi za to nie poddaje się za krzew, robi WK Dzika na TikToku. Więc jest dobry streak, cały czas jest tam jakiś TikTok, więc zapraszamy też na TikToka WK Dzik. Więc jest inny content na TikToku WK Dzik i jest inny content na Dzikshocie.